tym filmie pokażemy, jak stworzyć regał na książki z drewna z odzysku. Będziemy potrzebować 7-3-metrowych desek drewna z odzysku, miarki zwijanej, kątownika stolarskiego, ołówkę, gwoździ 30 mm i 50 mm, młotka, szlifierki ręcznej, papieru ściernego średnioziarnistego, piły, wiertarki i 3-milimetrowego wiertła do drewna. Na tym przykładzie pokażemy, jak skonstruować regał o szerokości 1 metra i wysokości 2,20 m. Lekko wyszlifuj deski, aby je oczyścić, pozostawiając przy tym wygląd starego drewna. Przejdźmy teraz do koncepcji prostokątnych modułów. Do pierwszego modułu przytnij dwie deski o wymiarze 100 cm. Następnie dwie deski o wymiarze 40 cm. Wywierć 3 otwory na jednym końcu każdej deski. Dzięki temu wbijane w deskę gwoździe nie spowodują odprysków. Wykonaj teraz ramy, składając długą deskę z krótką, mocując je pod kątem prostym. Następnie przybij drugą krótką deskę. Zamknij prostokąt dłuższą deską. Aby sprawdzić asymetrię w przyszłym regale, wykonaj kolejny moduł o takiej samej wysokości, lecz innej długości. Pamiętaj, że łączna długość modułów musi być równa szerokości całego mebla, która wynosi tutaj 102 cm. Jeśli więc jeden moduł mierzy 30 cm, drugi musi mierzyć 72 cm. Połącz moduły ze sobą przy pomocy gwoździ, aby zapewnić regałowi stabilność. Twój regał jest gotowy.